Na razie, jak słyszymy, przełomowe już okazało się przemówienie Melanii Trump. Trwającego 26 minut wystąpienia pierwszej damy wysłuchała setka zaproszonych gości, na czele oczywiście z prezydentem Donaldem Trumpem. Żona amerykańskiego przywódcy przemawiała z Ogrodu Różanego w Białym Domu, który niezwykle przypadł jej do gustu. A dlaczego? O tym już Joanna Pinkwart. The First Lady of the United States, Mrs. Melania Trump. Ogród Różany był świadkiem wielu epokowych wydarzeń, ale jeszcze nigdy z tego miejsca nikt nie przemawiał na konwencji partyjnej. Pierwszy raz zrobiła to właśnie Melania Trump, która stąd wsparła kandydaturę swojego męża na kolejne 4 lata prezydentury. Wszyscy wiemy, że Donald Trump nie robi tajemnicy z tego, jak postrzega różne kwestie. Całkowita szczerość to coś, co nam jako obywatelom należy się od naszego prezydenta. Czy nam się to podoba, czy nie, zawsze wiemy, co on myśli. Właśnie ta część rezydencji przypadła pierwszej damie do serca podczas mieszkania w Białym Domu i w lipcu ogłosiła, że chce Ogród Różany odrestaurować. Ostatni raz tak duże prace wykonano tu 58 lat temu, gdy zarządziła je Jackie Kennedy. Legendarna pierwsza dama Ameryki za swój punkt honoru obrała sobie przywrócenie Białemu Domowi jego historycznych walorów. Nie tylko wnętrze budynku odzyskało dawny blask, ale i jego otoczenie. Jackie Kennedy zainteresowała się historią rezydencji i wraz ze swoimi współpracownikami stworzyli plan, który miał połączyć w ogrodach historię z nowoczesnością na miarę lat 60. Po tych zmianach cała rodzina Kennedy uznała to miejsce za najprzyjemniejsze w całej rezydencji. Melania Trump wraz ze swoimi architektami chciała dołożyć usprawnienia na miarę XXI wieku, więc powstały nowe ścieżki odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, przestrzeń na wystawy sztuki nowoczesnej, ale przede wszystkim zmieniły się same róże. Wśród nich zasadzono odmiany JFK na cześć Johna Kennedy'ego, róże pokój, a także białe róże Jan Paweł II, które upamiętniają wizytę papieża Polaka w Białym Domu 41 lat temu. Wszystko sfinansowano z prywatnych datków. Jestem podekscytowana, mogąc uczcić historię i świętować przyszłość w naszym pięknym ogrodzie różanym Białego Domu. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli odnowić tę kultową i naprawdę wspaniałą przestrzeń. A przestrzeń naprawdę jest kultowa. To tutaj odbywają się najważniejsze konferencje prasowe, a także spotkania z międzynarodowymi liderami. W czerwcu jako pierwszy po przerwie spowodowanej pandemią pojawił się tutaj polski prezydent Andrzej Duda. Choć to tu ogłaszane są często najważniejsze decyzje prezydenckiej administracji, jest jeden szczególny dzień w roku, w którym oczy wszystkich Amerykanów zwrócone są na ten ogród. I nie ma to nic wspólnego z polityką, choć właśnie wtedy każdy prezydent Stanów Zjednoczonych chce wypaść jak najlepiej. To czas przed świętem dziękczynienia, gdy zwyczajowo od dziesięcioleci już głowa państwa daje wolność indykom. To be married to Edward. Jeden z najszczęśliwszych dni w Białym Domu spędził właśnie w Ogrodzie Różanym także Richard Nixon. To właśnie tu jego córka Patricia wzięła ślub i tu odbyło się iście królewskie wesele pierwszej córki lat 70. Za 2 lata ten ogród będzie obchodził stulecie swojego istnienia. Pierwsze róże jednak pojawiły się tu dopiero 11 lat po utworzeniu samego ogrodu. Od tego czasu stał się oczkiem w głowie wielu pierwszych dam. Czy to Melania Trump czy Jill Biden dopiszą kolejny rozdział jego historii, okaże się 3 listopada. Z Waszyngtonu Joanna Pinkwart, Telewizja Polska.